Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w Krakowie przyjechały do Mławy z tej kolekcji liczącej ponad 150 sztuk. Wybrano te, które były nagradzane na konkursach na najpiękniejszą szopkę krakowską w latach 1949-2012. Zostaną one zaprezentowane w różnych kontekstach, od tych najstarszych po te całkiem nowe. Wystawa została przygotowana specjalnie dla nas. Możemy oglądać w sali wystaw czasowych 22 przepiękne szopki, najstarsza z połowy XX wieku i takie, które są reprezentantami już zupełnie nieodległych czasów. To są szopki nagradzane w rokrocznie odbywającym się konkursie na najpiękniejszą szopkę krakowską. Kokietująca wzrok estetyka szopki, żywotność narracji i przede wszystkim jej kontekst społeczny zadecydowały, że w ubiegłym roku szopkarstwo krakowskie stało się pierwszym polskim wpisem na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Szopki krakowskie były wykonywane przez murarzy i innych rzemieślników krakowskich, którzy zimą cierpieli na brak zajęcia i w związku z tym brak pieniędzy. Wobec tego z dostępnych materiałów, drewnianych desek, jakichś pudełek od cygar na przykład, czy tektury, ale przede wszystkim z błyszczącej folii, ze staniolu, były takie przepiękne, wielopoziomowe konstrukcje tworzone. I właśnie takie szopki możemy oglądać w naszym muzeum. Oczywiście mają odpowiednio doświetlone wnętrza, ruchome elementy. To wszystko, żeby czarować nas urodą i przenieść w świat magicznego Krakowa. Szopka krakowska to jedyna w swoim rodzaju opowieść o cudzie Bożego Narodzenia, w której, jak w soczewce, skupiają się typowe dla Krakowa tradycje, legendy, postacie i współczesne im problemy. Opowieść o cudzie Bożego Narodzenia, o narodzeniu, o świętej rodzinie, ale też korowody kolędnicze, odnośniki do różnego rodzaju podań, legend. Mamy smoki, mamy Szewczyka Dratewkę. Możemy znaleźć Twardowskiego gdzieś uczepionego w wieży, wyższej wieży kościoła mariackiego. Mamy też odniesienia do współczesności. Ważne wydarzenia, które działy się w roku, kiedy dana szopka była tworzona, też są przez twórcę, artystę zaznaczone. Najstarszym eksponatem, który będzie można podziwiać w Mławie, jest wykonana przez krakowskiego murarza na początku XX wieku kwintesencja szopki krakowskiej. Scenka Bożego Narodzenia pod słomianym daszkiem wsunięta pomiędzy dwie wieże Bazyliki Mariackiej. Krakowskie szopki będą gościły w Mławskim Muzeum do 25 lutego 2020 roku.